102 to liczba gwiazd, które podjęły jedyne w swoim rodzaju wyzwanie i wzięły udział w dotychczasowych edycjach Tańca z Gwiazdami. Po kryształową kulę sięgnęło tylko 9 z nich. Zaczynamy 10. jubileuszową edycję Tańca z Gwiazdami. Przed Wami nasi uczestnicy. Każdy z nich może zwyciężyć, ale decyzja o tym, kto to będzie, należy do Was. Ze studia TVN, na żywo, Taniec z Gwiazdami. Przed Państwem gość specjalny, Oskar Loja z Alex Swings, Oskar Sings. Mrs. Kiss Kiss Bang, she's not a fool. Extraordinary and oh so cool. When I feel the touch of her sweet lips, I know this is a devil's kiss. She sets my soul on fire. No return. Ooh, baby, just burn, burn, burn. And I think we're like Mr. and Mrs. Right. So I'll give you my heart tonight. Miss Kiss Kiss Bang, come let us sing. Miss Kiss Kiss Bang, now let us swing. Take your sweet, sweet, sweet little thing. Miss Kiss Kiss Bang, come let us swing. Sweet, sweet, sexy thing. Przed Państwem Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Dobry wieczór! Dobry wieczór! Proszę Państwa, śpiewał Oskar Loja, tańczyła grupa Volt Agustina Eguroli! I Piotr Gąsowski jakiś taki wyjątkowo szczęśliwy dzisiaj. Bo po pierwsze lubię bardzo Agustina Egurolę, a po drugie doczekałem się okrągłego jubileuszu. O! Kończysz 50, nic nie mówiłeś? Tak, kończę 50, jak ty 40. Wiesz co? Do 40 mojej też. Miesiąc. Nie, gdzie tam? Z półtora roku to.
Dobrze. Proszę państwa i droga Kasiu, chodzi o to, że mamy przyjemność rozpocząć 10. edycję Tańca z Gwiazdami. No tak. To już 10 lat minęło. Jak to szybko zleciało? 5 lat, Kasiu. 5. No właśnie mówię, że tak szybko zleciało. No ale proszę państwa, dość sentymentów, bo w kulisach czekają na nas gwiazdy pierwszej wielkości. I bez wątpienia mamy skład godny 10. edycji. Zna ich cała Polska, ale jak tańczą, nie wie nikt. Już za chwilkę wszystko będzie jasne. Oto oni, nasi bohaterowie! Para numer 1 to mistrzyni olimpijska w pływaniu Otylia Jędrzejczak i jej partner Sławomir Turski. Para numer 2 to aktor Piotr Zelt i jego partnerka Anna Głogowska. Para numer 3 to dziennikarz radiowy i telewizyjny Zygmunt Heiser i jego partnerka Blanka Winiarska. Para numer 4 to modelka Iga Wyrwał i jej partner Łukasz Czarnecki. Para numer 5 to aktorka Grażyna Wolszczak i jej partner Cezary Olszewski. Para numer 6 to piosenkarz Michał Kwiatkowski i jego partnerka Jania Lesar. Para numer 7 to piłkarz Radosław Majdan i jego partnerka Izabela Janachowska. Para numer 8 to aktorka Weronika Rosati i jej partner Krzysztof Hulboj. Para numer 9 to mistrz Europy w sprincie Marcin Urbaś i jego partnerka Katarzyna Krupa. Para numer 10 to muzyk Marek Kościkiewicz i jego partnerka Agnieszka Pomorska. Para numer 11 to aktorka Anna Mucha i jej partner Rafał Maserak. Para numer 12 to aktorka Natasza Urbańska i jej partner Jan Kliment. Wszyscy w komplecie. Cała dwunastka 10. edycji. Moi drodzy, drodzy telewizowie, drodzy wykonawcy, drogie gwiazdy, droga orkiestro, drogie jury, mamy niespodziankę. Obiecywaliśmy, że w tej edycji nie zabraknie niespodzianek. Otóż, proszę państwa, informacja jest sprzed 3 godzin. Otóż, proszę państwa, pierwsza dla was informacja. Dzisiaj nikt nie odpadnie. Się nie spodziewali. Nawet na próbach generalnych. Ja powiem, że troszkę się zmartwiłem, ponieważ w związku z tym, drodzy państwo, będzie 12 odcinków, a nie 11, a na 12 niedzielę miałem już zaplanowany wyjazd z tobą. Nie wiem, czy pamiętasz, no ale... Oho, ho, 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 ho. Państwo, oczywiście gorąco zachęcamy do głosowania, ponieważ wasze głosy z dzisiejszego odcinka będą liczyły się również w przyszłym programie. No i cóż, proszę państwa, podobno całe wakacje ćwiczyli ten numer. To znaczy orkiestra ten numer, co grali teraz? Nie, ten, co będzie za chwilę. Aha. Umówiłem się z nią na 10, na 10. Tomek Szymuś i jego orkiestra. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino. Pięknie. Tak jest. Tomek Szymuś i jego orkiestra. Jeszcze oto. Raz, duże brawa. 102 gwiazdy, ponad 1000 na nowo zaaranżowanych utworów muzycznych, ponad 1000 uszytych kreacji i niezliczona liczba błyskotliwych, jak moja czaszka, zapowiedzi prowadzących.
Brawo. A ich cały czas sporo. Iwona Pawłowicz, Zbigniew Wodecki, Beata Tyszkiewicz i Piotr Galin. Nasze jakże jubileuszowe jury, to również nasi jurorzy będą decydować o tym, która z par będzie tańczyć w wielkim finale. Fundatorem nagród dla uczestników Tańca z Gwiazdami jest firma Apart. Apart. Z miłości do piękna. To co? Zaczynamy? Możemy zaczynać. Proszę Państwa, powinniśmy nawet zacząć. Muszę jednak wszystkich ostrzec, że w trakcie występu pierwszej gwiazdy trudno będzie zachować olimpijski spokój. Szczególnie jeżeli na parkiecie poczuje się tak samo pewnie, jak w wodzie. Znakomita polska pływaczka, mistrzyni olimpijska z Aten, Otylia Jędrzejczak. Wszystkiego się boję, tak naprawdę. Że pomylę kroki, że nie zatańczę tak, jak bym chciała, że w ogóle się zestresuję, że się nie będę umiała uśmiechnąć, tylko będę miała minę taką, że po prostu wszyscy będą patrzyli, co ona tutaj robi. Debiutuje w jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami Sławomir Turski. Tak naprawdę ja nie przyszłam do tego programu po rywalizację. Rywalizację mam na co dzień w basenie. Tutaj przyszłam się naprawdę dobrze pobawić. O Jezu, ale fajnie. Ja od 6 roku życia wskakuję do basenu i jednak basen jest moim życiem, sport jest moim życiem, ale każda kobieta lubi się przebierać, lubi pięknie wyglądać i ten program w jakimś sensie pozwoli mi odnaleźć siebie, swoje takie wewnętrzne piękno, trochę być odważniejszą, bo jednak czasami trzeba pokazać trochę kocich ruchów i mam nadzieję, że to będzie naprawdę zabawne. O, jeszcze, jeszcze. Otylia tak mówię, że chciałaby się nauczyć tej kobiecości w tańcu w ogóle. Moim zdaniem ona to ma po prostu, tylko trzeba to jakoś tam uwolnić i nie będzie z tym problemu. Na pewno cieszę się, że będę mogła odnaleźć właśnie taką małą dziewczynkę w sobie, że będę mogła być taką księżniczką, choćby nawet w pierwszym odcinku walca. Walca angielskiego zatańczy para numer jeden. Otylia Jędrzejczak i Sławomir Turski. Otylia i Sławek. Proszę Państwa, ja mam w dowodzie napisane wysoki. Proszę Państwa, to jest właśnie mała dziewczynka Otylia. Jak powiedziała, chcę być małą dziewczynką i jesteś. Proszę Państwa, jeszcze bardzo ważna informacja. Ja chciałbym to zaznaczyć, że przy wszystkich tańcach standardowych Maciek Zakliczyński bardzo pomagał. I Maciek Zakliczyński to wszystko ustawiał. Dziękujemy bardzo. Kochani. Piotr Galiński. Otylia, rzucono cię na głęboką wodę, dziecko. Ale ponieważ jesteś pływaczką, wiesz, no to dałaś radę. Nie powiem,
że było to mistrzowskie pociągnięcie, czy takie na miarę rekordu świata. Ale Europy. Nie, no to jest w ogóle wspaniałe, że mistrzyni świata i rekordzistka olimpijska tutaj podjęła rękawice i chce się z nami bawić. Natomiast rzeczywiście wdarły się pewne takie usterki techniczne, ale ponieważ, wiesz, ale jesteś rzucona na głęboką wodę, więc nie będę o nich mówił. Miło. Musisz opanować tremę. Nie wiem, czy jak z tego tam kołka walisz do tego basenu na dynie, to też masz taką tremę? Z kołka! Z kołka. Tak? Też jest trema. Tak, to jest zupełnie inaczej. Ale wiesz co, jak na ciebie patrzyłem właśnie na zawodach, to nie widziałem tego, że ci się nogi trzęsą i mylisz ręce. Beata Tyszkiewicz, prosimy bardzo. Prosimy, Beatko. Ja chciałam powiedzieć, panie Tylu, że jak całe życie panią uczono, że głowę trzeba schować między ramiona, a teraz pani mówią, że ramiona mają być dużo niżej od głowy, to tylko to jest bardzo poważnym zadaniem. I to pani opanowała wspaniale. Dziękujemy bardzo. Do Kasi zapraszam. Zapraszam was do Kasi. Proszę państwa, pierwsza para, pierwsze emocje, pierwsze SMS-y. Mam nadzieję, że wiedzą państwo, co mają robić. Przypominam, że suma SMS-ów pomoże im w kolejnym odcinku. Prosimy. Dla Otylii na pewno pocieszające mogło być przede wszystkim to, że walca angielskiego należy tańczyć płynnie. To już mogła się poczuć lepiej. A czy poczułaś się jak księżniczka, tak jak sobie obiecywałaś? To na pewno było bardzo przyjemnie. No, ze Sławkiem nie można nie tańczyć z przyjemnością. No jak było, to państwo ocenią. W pierwszym odcinku jeszcze pewnie trudno trochę poczuć z tego radość. Przede wszystkim jest to trema i wielka mobilizacja. No, na pewno tak? Jest to zdecydowanie większa trema niż na basenie i no, muszę to troszeczkę opanować. Otylia u nas debiutuje, ale debiutuje również Sławek. Sławek, jak ty się czujesz, debiutując na tym parkiecie? Jak książę się czuję w towarzystwie księżniczki. Ja bardzo dobrze się czuję na parkiecie. Całe życie tańczę, więc na parkiecie się czuję rewelacyjnie. Proszę dzielnie, w wodzie. Tak, proszę tak. Dzielnie dotańczyć u nas do finału co najmniej. I popatrzmy teraz, jak ten pierwszy taniec tego wieczoru ocenią jurorzy. Pożeglujmy do nich. Iwona Pawłowicz. 5. Zbigniew Wodecki. 6. Beata Tyszkiewicz. 8. Piotr Galiński. 5. Dwadzieścia 4 punkty od jury przypadło Otylii i Sławkowi. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli jurorzy bywają srodzy, tym więcej państwo mają okazji i czasu na wsparcie swojej pary i wysyłanie wielu SMS-ów i telefonowanie pod numer. Dla tej pary pod numer 0704 30 70 01 i wysyłają państwo również SMS-y o treści 1 pod numer 73 26. Możecie już odetchnąć z ulgą. A po krótkiej przerwie na naszym parkiecie kolejne gwiazdy. Zostańcie z nami. Ze studia TVN na żywo. Jubileuszowa, 10. edycja Tańca z Gwiazdami. Proszę państwa, chciałbym również zwrócić państwa uwagę, zarówno przed telewizorem, jak tutaj w studio, ile gwiazd przyszło tutaj do nas. No jest was ze 20 osób, także duże brawa dla wszystkich dotychczasowych uczestników naszego programu. Utożsamiają się z tym programem, są z nami. Bardzo się cieszymy. A nasza kolejna gwiazda, jak sama przyznała, z jego tańcem jest jak ze śpiewaniem przy goleniu. No, nie znaczy, że potrafi, ale czuję, że drzemie w nim spory potencjał. Jeśli o mnie chodzi, to mam tylko nadzieję, że nie zatnie się w związku z tym na parkiecie. Aktor teatralny i filmowy Piotr Zelt. Bardzo lubię tańczyć, tylko że to trochę tak jak ze śpiewaniem przy goleniu przed lustrem. Niekoniecznie, żeby inni to słyszeli. Możesz też modelować mięśnie rąk? Niestety. Pomagam tylko paniom. Muskuły to nie wszystko. Chodzi o osobowość. Mistrzyni tańca, trenerka i zawodowa tancerka Anna Głogowska. Chyba mam w sobie troszeczkę macho czasami, a potrafię być też ciepły i opiekuńczy. Jest niezwykle umięśniony i taki bardzo te mięśnie są takie... Mów do mnie, come on baby. Come on baby. Piotr, mogę powiedzieć, jest prawdziwym twardzielem. Tak. Mhm. Jest komandosem. Po prostu przychodzi wykonać skok przez ognisko i...
To było piękne. Nie wiem, czy Ania podziela mój entuzjazm, bo czasem tak na mnie patrzy. Prawda, że dobrze? Musisz być bardziej przyczajony, tygrys. Bardziej przyczajony? Ale że co? Jak jemu psychika wytrzyma, to będzie naprawdę świetnym tancerzem. Mnie to bardzo cieszy, no tylko zobaczymy, czy podołam. Na razie rzeczywiście siódme poty wylewam. Jeszcze raz! O rany boskie. Jeszcze mnoga raz. Po prostu Piotr Zelt jest naprawdę fajnym kolesiem. Jakby nie był fajny, to by tej energii nie było. Czacze zatańczy para numer 2, Piotr Zelt i Anna Głogowska. Ja mam takie pytanie. Przepraszam, Aniu, widziałem po raz pierwszy ten film. Co to znaczy, że Piotr ma takie muskuły? No tłumacz się. A ja mam jakie? O Jezu, poczekajcie. Po kolei. Na pierwsze pytanie, potem drugie. Pierwsze trzeba organoleptycznie poznać. Co to znaczy? A ty masz... Jezu, boski! Dziękuję. Iwona Pawlowicz. Iwona Pawlowicz. To ja nie będę nawiązywać, dobrze, do tych mięśni. Pierwsze, kiedy oglądam... Ty w ogóle jesteś typem macho, tak jak powiedziałeś. Tutaj, I o pośladkach coś, oczywiście. Iwona. Nie, Janosika. To Janosik. Nic. Janosik nasz. I wiesz co, kiedy ja widzę macho tańczącego czaczę, która jest tańcem radosnego, małego, pięcioletniego dziecka, bawi mnie to, przyznaję. Teraz tak, no wiesz, pierwszy program, było fajnie, zabawnie. Jedyna rzecz, co bym chciała na przyszłość, za sztywno było trochę, więc chcę, żebyś troszeczkę odpuścił. To jest tak, jak wiesz, kołnierzyk, nie wiem, czy krochmali się jeszcze kołnierzyki teraz? Krochmali się. Troszkę tak się odkrochmalić i będzie dobrze. Zbigniew Wodecki. Proszę zwrócić uwagę w nakrochmalonym kołnierzyku. Tak jest. Właśnie mi zmiękł. Jak Piotruś, jakbyś miał tego... Jakbyś tego krochmalu ci zostało. To jest twoja prywatna sprawa. Proszę państwa. Poratuję, obiecuję. W związku z czym właśnie chciałem, jakby ci zostało tego krochmalu, to byś mi trochę odstąpił. Chciałem powiedzieć, że tańczysz jak prawdziwy gość, rzeczywiście jest facet z krwi i kości. I tak trzymaj. Wprawdzie masz kupę szczęścia, dlatego że trafiłeś na Anię, a Ania już paru facetów w tym programie zmiękczyła. Nie będę pokazywał ręką. Dziękujemy. Dziękuję, już do Kasi. Proszę państwa, nawet nie wiem, co powiedzieć, muszę ochłonąć. W każdym razie, jeśli chcecie głosować na twardziela Piotra, głosujcie już teraz. Nie wiedziałam, jak może tańczyć Piotrek Zelt, natomiast widziałam, jak jeździ na nartach i pomyślałam sobie, jak ty sobie z tą czaczą poradzisz tak jak na deskach, to kochany. No tak, tylko że na nartach właśnie trzeba się przyczaić, schylić i zgarbić. I spiąć mięśnie.
A tutaj tego nie wolno robić. Tego nie wolno robić. A czego się najbardziej bałeś, powiedz mi, przed tym debiutem tutaj? Było coś, czego się obawiałeś najbardziej przed tańcem? Żółwika. Że będę miał takiego, bo cały czas mnie Ania tak, za niego bardzo goniła. Nie wiem, później sprawdzę, czy był. Aniu, tygrys się trochę obudził już w Piotrze. Ojejku. I to taki przyczajony. Przyczajony tygrys, czyli tak jak miało być. Tak miało być. A nasi sędziowie już są przyczajeni za panelem sędziowskim, przyczajeni, ażeby wyrazić swoje oceny. Popatrzmy, jak to będzie wyglądać. Iwona Pawłowicz. 5. Zbigniew Wodecki. 6. Beata Tyszkiewicz. 7. Piotr Galiński. 4. No, początek programu wydaje się dość groźny po to, żeby wszystko mogło rosnąć w następnych odcinkach w jak najwyższe oceny i miejmy nadzieję jak najlepsze oceny również u Państwa, żeby Piotrusiowi i Ani dawać jak najlepsze szanse, należy dzwonić pod numer 0704 30 70 02 i wysyłać SMS-y o treści 2 pod numer 73 26. Oni z radością przyjmą Wasze pozytywne recenzje i każdą ilość Waszych głosów. Dziękuję Wam. Nasza następna gwiazda przyzwyczaiła nas już do tego, że od czasu do czasu lubi pójść na całość. Ale to dopiero udział w Tańcu z Gwiazdami będzie dla niego prawdziwą chwilą prawdy. Popularny prezenter radiowy i telewizyjny, znany z kultowych programów Ananasy z mojej klasy czy Chwila Prawdy. Nasz gospodarz Zygmunt Heiser zaspał. Dziś to kandydat do Państwa nagrody w kategorii taniec, Zygmunt Heiser. Modna mini-spódniczka, błysk w oku i seks appeal, tak zapamiętała ją męska część klasy. Wulkan energii i nieograniczone źródło dobrego humoru. Po raz 9 w Tańcu z Gwiazdami Blanka Winiarska. Load up my bring your friends, it's fun to lose and to pretend. She's overboard. Zygmunt mało mówi. Chyba, że coś go zirytuje. Nie mogę, bo mi się w głowie kręci. Bardzo dobrze. Taniec na razie ciągle jeszcze jest ciężką pracą. Nie zabieraj na swoją stronę, trochę za bardzo się uwiesiłeś. Codziennie robimy to samo. Tu, szerzej. Tu. Trzeba to wszystko wciągnąć do środka i ta rama cholerna, która nie chce się trzymać. Dużo przyjemności, dużo frajdy. Tej frajdy jest coraz więcej, to jest najważniejsze. Za chwileczkę. Walca angielskiego zatańczy para numer 3, Zygmunt Heiser i Blanka Winiarska. Anymore. No, no love ain't here.
Zygmunt i Blanka! Witamy na pokładzie. Proszę Państwa, naprawdę, żeby tak dojrzale zatańczyć walca, to trzeba być dojrzałym 30-letnim mężczyzną. Naprawdę. Tak, tak. Plus 55. Iwonko. I właśnie dlatego, że Zygmunt jest dojrzałym mężczyzną, zatańczył tego walca bardzo ładnie. Jestem... A ja się cieszę, że tobie właśnie walca jako pierwszy przypadł, bo odkryłam cię, oglądam cię też w tych różnych programach, więc odkryłam cię na nowo. Naprawdę wyglądasz pięknie we fraku. I teraz dwie trochę sprzeczne rzeczy. Bardzo ładny przebieg ruchu, delikatny, nawet taki, powiem, robiący wrażenie. Popracuj nad tą ramą, bo to będzie twój ogon. Będzie ci się ciągnął i... Beata Tyszkiewicz. Niech Iwonka mówi, ja sobie kończę krzyżówkę w Teletygodniu. Niech ona mówi. To właśnie sędzia. To sędzia. Niech pan uważa na nią. Rama głupstwa, Rama. Ale Iwona. Rama. Dziękujemy serdecznie. Do Kasi zapraszam. Byliście cudni. Dziękuję. No cóż, proszę Państwa, jeśli chcieliby Państwo, żeby ta para zatańczyła nie w przyszłym, bo w przyszłym na pewno zatańczy, ale w następnym programie za dwa tygodnie, to proszę już teraz głosować. A my się spotkamy z Zygmuntem nawet jutro w Szymon Majewski Show już o godzinie 21.30. Będzie tam wywrócony do góry nogami, wywrócony do góry nogami, ale póki co u nas. Teraz ja mam dla ciebie zestaw kłopotliwych pytań. Zaczynaj. Czy po te, ja wiem, to jest dopiero pierwszy odcinek, ale czy tak. Po już tej pierwszej fazie treningów zaczynasz czuć jakąś radość z tego tańca, czy na razie tylko jest to ciężki wysiłek? Nie, to była wielka przyjemność i wielka frajda zatańczyć teraz. Po tych próbach, po tych błędach. Też się nie ustrzegliśmy błędów, prawda? Ale ładnie z tego wyszliśmy. Nie, fajnie było. Blanka, czy uważasz, że z Zygmunta jest dobry materiał na tancerza? Jak oceniasz po pierwszych treningach? No, oczywiście, jasne, jest bardzo dobry materiał na tancerza. Nie wiem jeszcze, jak będzie w tancerze amerykańskim, bo na razie zaczęliśmy standard. Tutaj pracowaliśmy nad ramą, nad wszystkim, nad dobrym przebiegiem ruchu, właśnie o tym, o czym wspominała pani Iwona Pawlowicz. A zobaczymy, jak będzie w łacinie. Ja myślę, że to jest nieodkryty jeszcze talent łaciński. Póki co zobaczymy, jak talent standardowy Zygmunta w ramionach Blanki został oceniony przez sędziów i popatrzmy, jakie są punkty. Iwona Pawlowicz. 7. Zbigniew Wodecki. Zawsze 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Ganiński. 7. No i mamy dużo radości, punkty pozytywne. Oczywiście Państwa punktacja w postaci telefonów i SMS-ów jak najbardziej jest również mile widziana. Dzwonią Państwo pod numer 0704 30 70 03 i wysyłają SMS-y o treści 3 pod numer 73 26 dla Zygmunta i Blanki. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Dzięki. Jej pojawienie się na parkiecie bez wątpienia wywoła entuzjazm męskiej części publiczności. Podobnie zresztą jak większość sesji fotograficznych z jej udziałem. Z pewnością będzie na co popatrzeć. Ludzie w Polsce nie znają mnie w ogóle. Znają mnie tylko z tego, że z moich sesji, z różnych okładek, i tak z tego, że pracuje w Wielkiej Brytanii. Ma 20 lat, a już zdobyła serca męskiej części Wielkiej Brytanii. Pojawiła się na okładkach CKM-u oraz oczywiście Playboya. Dziewczyna z Kalisza, Iga Wyrwał. 2 lata zajęło, żeby się przyzwyczaić do tego, że moje zdjęcia się pokazują w takich magazynach. A teraz właśnie muszę się przyzwyczaić do Łukasza, do kamer, do publiczności. Więc mi to trochę czasu zajmie. Masz moją nogę? Super męsko, dobra? Mistrz tańca w stylu latynoamerykańskim i standardowym. Łukasz Czarnecki. Napinaj ręce. Ale nie trzęsi mi tak, bo mi się coś myli. Bo tu mu właśnie chodzi o to, żebyś napięła ręce. Właśnie to jest dziwne, bo tak naprawdę powinno się wydawać, że jest bardzo śmiała z racji wykonywanego zawodu, a jest zupełnie inaczej. Teraz spróbuj coś takiego zrobić. 2. Zdolna jest, może wszystko zatańczyć, tylko jest... Wstydzi się tego często. Tak, jestem normalną 20-latką. Oprócz swojej pracy nie wyróżnia mnie nic innego spośród innych 20-latków. Poza pracą mam normalne aktywności jak każdy inny, jak gotowanie, pranie, sprzątanie. To jest tak dobra żona, taki dobry materiał na żonę. Czacze zatańczy para numer 4. Iga Wyrwał i Łukasz Czarnecki. We'll be right back.
Iga i Łukasz. Zapraszam. No jak, Iga, jak się czujesz? Fani obrzucili cię misiami. Wow. Strasznie, strasznie. Dziękuję bardzo. Strasznie było? Strasznie czy nie? Nie wiem. Jeszcze nie wiesz. Dobrze, to teraz Piotrek. Co Piotr wie? Odsłoń mi trochę, Piotr. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja tu zaraz walnę na zawał i najlepsze sanatorium nawet koło brzegu mi nie pomoże. Pani Igo, cza-cza to jest seks i zabawa, rytm i ruch ciała. Więc teraz tak skracając ten wykład, powiem, że było 50%. Chyba tak skracając. Seks był i ruch ciała był świetny, tak, naprawdę, tak, ale rytmu nie teraz... było w czaczy. Zbigniew Wodecki. Dziwne, Piotr włożył okulary, ja mam ochotę zdjąć okulary, dlatego że jak patrzę na panią, to ja mam wrażenie, że mi się wzrok poprawia. Jest na co popatrzeć. I ja mam nadzieję... Tak. Ja mam nadzieję, że wraz... Proszę pani, poczekajcie, bo mam nadzieję, że wraz z pani postępami w pracy kolejnej mój wzrok będzie się sukcesywnie dalej poprawiał, czego pani sobie życzy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Kasia już na was czeka. Dziękuję bardzo. Iga, proszę państwa, przerażona, ale szczęśliwa. I mam nadzieję, że państwo szczęśliwie dobrną do swoich telefonów. A po co? Wiadomo po co. Żeby zagłosować na tę parę. Zapraszam. Ja jestem przekonana, że na Igę z przyjemnością patrzy nie tylko męska część publiczności. Ja patrzę zdecydowanie z przyjemnością, ale dopatrzyłam się również, zresztą Iga wcale tego nie zdradzała, że naprawdę martwiła się o tremę. I powiedz mi, jak się teraz czujesz? Trema rzeczywiście była taka rozbrajająca no na parkiecie? Co, czuję, jak mi po prostu serce bije, wszystko z emocji, ale już jest po wszystkim, szczęście. Już za tobą. Łukasz, po tych pierwszych treningach powiedz, jakich cech potencjalnie dobrej tancerki dopatrzyłeś się w Idze? Pierwszy raz się nie pomyliłam. Kłóci się z partnerem. Kłóci się z partnerem? Nie, może nie w ten sposób. Czyli dobra tancerka powinna nie ma swoje zdanie. Swoje. Nie słucha do końca swojego partnera. Rozumiem, ma swoje zdanie, nie sprawa. Zawsze słucha partnera, ale jak na razie mam wrażenie, że na dobre jej to wychodzi. Popatrzmy, czy moje pozytywne wrażenia podzielają jurorzy. Iwona Pawłowicz. 3. Zbigniew Wodecki. 5. No niestety muszę być w zgodzie ze swoim sumieniem. No 5. To razem jest 8. No. Beata Tyszkiewicz. 5. Piotr Galiński. Zazdrości. 4. Rekord. Łukasz powiedział rekord, ale to wcale nie znaczy, że to musi być jakiś taki rekord martwiący tę parę, bo ja sądzę, że państwo teraz będą bardzo na tę parę głosować i dacie im ogromne szanse, pomimo, że jurorzy byli tym razem dość srodzy. Przypomnę, a podam państwu po raz pierwszy numer telefonu, żeby głosować na tę parę 0704 30 70 04. Tutaj dzwonimy bardzo i wysyłamy SMS-y o treści 4 pod numer 73 26. Serdecznie wam dziękuję. Dzisiaj wszyscy są bezpieczni w naszym odcinku, ale państwa głosy, przypomnę, będą się liczyły już w odcinku kolejnym, więc jak najbardziej należy telefonować i wysyłać SMS-y. A po krótkiej przerwie na naszym parkiecie zadebiutują kolejne gwiazdy. Zostańcie koniecznie z nami. Fundatorem nagrody dla tancerza jest producent kosmetyków Perfekta. Perfekta. Łącz nas piękno. Ze studia TVN, jubileuszowa, 10. edycja Tańca z Gwiazdami, oczywiście na żywo. Kiedy po raz pierwszy proponowaliśmy jej udział w naszym programie, odpowiedziała nie. Podobnie odpowiedziała, kiedy złożyliśmy jej te propozycje po raz drugi. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. A dopiero za 10. razem usłyszeliśmy tak. Ja wam pokażę. Niezwykle popularna aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, znana z roli Basi Brzozowskiej w serialu TVN Na Wspólnej. Aż 9 edycji czekaliśmy na jej zgodę na udział w Tańcu z Gwiazdami. Dziś jest z nami Grażyna Wolszczak. Debiutował w 7. edycji Tańca z Gwiazdami, zresztą bardzo udanie, zdobywając z miejsca kryształową kulę. Cezary Olszewski.
To jest osoba, która nie da się nie lubić. No. Młoda ciałem, młoda duchem i w ogóle bardzo, bardzo, bardzo fajna babka. To jest super komitka. Witamy Państwa serdecznie w kolejnej edycji Zmagań z Gwiazdami. Ja się będę zmagał ze swoją. Dzień dobry, cześć, Czarek. Miło mi bardzo. Wiesz co, nie spodziewaj się za dużo. O Jezus Maria, już na samym początku. Nie siłuj się ze mną. Głowa z lewej, z lewej, z lewej, z lewej. Przepraszam. Gdzie ja jestem? Kurde, zapomniałam, gdzie jest głowa. Gdzie jesteś? Poczekaj, chodź tu. No nie ma co ukrywać, jestem kobietą dojrzałą, nie? Grażynka. Ale to, że mam w sobie tę ciekawość świata, taki napęd do tego, co będzie, rzucam się w różne przygody, tak jak w tej chwili, to ośmielę się powiedzieć, że ciągle jestem młoda. A ja robię tak. Robię tak. Grażynka, jedziesz. Ram. Ram. Walca angielskiego zatańczy para numer 5, Grażyna Wolszczak i Cezary Olszewski. Grażyna i Cezary. Zbieżność imion przypadkowa. Witamy Czarka Harasimowicza, naszego tutaj kolegę, przyjaciela, a na dodatek prywatnie partnera życiowego Grażyny. No jak Grażyna, strasznie? Strasznie. Tak? Nie dawałaś się namówić przez 9 edycji, co? Pracy nie było innej, co? Namówiłeś mnie i później ci nakopię. Proszę Państwa, Iwona Pawlok. Tylko nie rób tego, bo już jest po, naprawdę, już po, poszło i było przyzwoicie, ponieważ pięknie. Krótko muszę mówić, było pytanie twoje tutaj w programie, gdzie jest moja głowa i nad nią rzeczywiście podpracuj, bo twoja głowa jest mniej więcej między jednym a drugim ramieniem, co jest dobre. Coś odkrywczego. Tak, bardzo. Natomiast u ciebie pięknie zaczęłaś, a potem tak coraz bardziej znikałaś, 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 znikałaś i się ramka popsuła. To jest właśnie ten żółwik prywatny. Ale proszę. Można podciągnąć, bo to ja miałem takie wrażenie, że nie znikałaś, natomiast dałaś się prowadzić w trakcie tańca bardzo mądrego i z takiego z klasą. Dałaś się poprowadzić, świetnie dałaś się prowadzić w mężczyźnie i to było widać. Gratuluję, gratuluję. Ale kogo? Mężczyzna. Grażyna i Cezary, dziękuję bardzo serdecznie. Kasia czeka. Proszę Państwa, no, nie ukrywam, że przyjaźnię się z Grażyną od lat i bardzo się cieszę, że przyjęła w końcu naszą propozycję i mam nadzieję, że Państwo również przyjmą moją propozycję, żeby natychmiast na tę parę zagłosować. Zapraszam. Witam serdecznie Grażynkę i Czarka u siebie.
Dzień dobry. Grażynko, powiedz mi, co było takiego, czego się najbardziej obawiałaś przed tym programem? Obawiałam się przyjąć to zaproszenie. Czemu? Obawiałam się stanąć przed szanownym jury i zdać się na opinię. Obawiałam się łaskawości telewidzów, czy zechcą wysłać SMS-y, bo jak się okaże, że mnie nikt nie lubi, to wiesz, to nie jest przyjemne. I obawiałam się, że ja będę zadawać głupie pytania. Nie, tego się nie obawiałam. Moich pytań się nikt nie boi. Czarek, powiedz mi, czy Grażynę trzeba przekonywać do pewności siebie? Trzeba jej dodawać pewności siebie? Nie, Grażynka jest bardzo pewna siebie, tylko strasznie się garbi i to jest... Bo na początku tak próbowała narzekać, żółwik. Nie spodziewaj się zbyt wiele, to troszeczkę mam wrażenie, że nie była kokieteria, troszeczkę. Troszeczkę, tak, bo daję sobie bardzo dobrze radę, no, oprócz tego żółwika strasznego. Tak, no. Ale tu wszyscy, całą rodziną, tańcząc z gwiazdami, walczymy z żółwikiem Grażyny, tak? Wszyscy tancerze... W moim Zelu też ma żółwika. Wszyscy tancerze walczą z żółwikami swoich partnerów, nieprofesjonalnych tancerzy, ale z każdym odcinkiem jest coraz lepiej. A zatem teraz jurorzy oceniają. Grażyna się strasznie boi, jak ocenią jurorzy, więc się bój. Oceniają. Iwona Pawłowicz. 5. No nie. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Gawiński. 5. Jurorzy dla Grażyny i Czarka zaproponowali tak pół na pół, pół srogo, pół życzliwie. Zobaczymy, jak będą głosować Państwo. Na to Grażyna też liczy na pewno z gorąco bijącym sercem. Numer telefonu, a żeby głosować na tę parę, to 0704 30 70 05 i SMS-y o treści 5 pod numer 73 26. Czarek prowadzi swoje partnerki od czasu do czasu do kryształowej kuli, oby poprowadził i Grażynę. Ta para bardzo na to liczy i czekają na wasze głosy. Dziękuję bardzo. Mimo, że urodził się w Polsce, to największą popularność dzięki swoim piosenkom zdobył do tej pory we Francji. Myślę, że czas najwyższy to zmienić, a Taniec z Gwiazdami będzie bez wątpienia świetną ku temu okazją. Michał Kwiatkowski przyjechał do nas z Paryża, gdzie w trzeciej edycji programu Stara Akademii zajął drugie miejsce, zdobywając ogromną popularność we Francji. A wszystko zaczęło się od marzenia. Moim wielkim marzeniem, odkąd byłem małym chłopakiem, było studiowanie na Sorbonie w Paryżu. Pojechałem do Francji, miałem lat 19 i w wieku 20 lat wychodzi moja pierwsza płyta. Jest jakaś taka szczęśliwa gwiazda nad moją głową i mam nadzieję, że nie zgaśnie w czasie programu Taniec z Gwiazdami. Póki co szczęście Michałowi sprzyja, bo teraz nad jego losem będzie czuwała mistrzyni tańca Jania Lesar. Cenię w ludziach inteligencję i poczucie humoru i ona jakby jest specjalistką w tych dwóch sprawach. Para! Widzicie moja balerina? Bardzo lubię tańczyć. Myślałem przez chwilę, że umiem. Cza, cza, cza. Chwilę to trwało. Michał jest bardzo szczery, czuły, bardzo mi się to podoba. Bardzo mnie zaskoczył, emocjonalnie mnie wzruszył. Ja się ze wszystkimi moimi partnerami dobrze rozumiałam i nawet było bardzo fajne, ale nie wiedziałam, że aż tak może być fajny, jak teraz. Michał to jest moja bratna dusza. Och, uwielbiam go. Czacze zatańczy para numer 6. Michał Kwiatkowski i Jania Lesar.
Michał i Ania. Gratuluję. Chciałbym w imieniu szacownego jury, w imieniu Kasi Skrzyneckiej i moim podziękować Ci za to, co powiedziałeś, że najbardziej sobie cenisz w ludziach inteligencję i poczucie humoru. A w moim imieniu jeszcze chciałem Ci osobiście podziękować, że nie wspomniałeś o urodzie. W każdym razie dziękuję bardzo. Piotr. A ja wspomnę o tym konkursie, w którym brałeś udział, który oglądałem z dużym zainteresowaniem i uważałem, że wtedy powinieneś wygrać ten konkurs. Śpiewaczy. Rozumiesz po polsku jeszcze, tak? Tak. Teraz wracamy szybciutko. Teraz wracamy szybciutko do czaczy. Utwór był nieskomplikowany. Ty śpiewasz, więc nie mogłeś zatańczyć poza rytmem. Było w rytmie, natomiast wiesz co, tak cię wygięło do przodu, że miałem wrażenie, że to przegięcie twoje to jest tak jak w pasodoble, wiesz? Czasami byłeś jak w pasodoble ustawiony, trzeba cofnąć centrum i będzie okej. Okay. No i stopy, ale to z biegiem czasu poprawisz. Beata Tyszkiewicz. A ja się nie znam. Odkrycie. Ale chciałam powiedzieć, że widzę, że chce się pan nauczyć tańczyć. I to jest bardzo dobry program na to. Tu się nie jeden nauczył. Nie rozumie pan? Rozumiem, ja tak, tylko słucham z uwagą. Tak, oczywiście, rozumiem. Więc ma pan tutaj absolutną szansę. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Au revoir. Merci. A bientôt. Proszę Państwa, Państwo już tak dobrze znają ten program, że bez używania języka francuskiego wiedzą Państwo, co Państwo w tej chwili powinni robić. Dla ułatwienia powiem głosować. A ja muszę dodatkowe uznanie wyrazić dla Michała, ponieważ Michał, tak się zdarzyło, że na wczorajszym wieczornym treningu złamał palec w nodze i niełatwo jest zatańczyć ze złamanym palcem w stopie czacze. Michał, jak się czujesz? Tak. Trochę chce mi się płakać. Dużo proszków przeciwbólowych? Tak, bardzo dużo. I dało radę? Dlatego tak z tym płaczem to przesadziłem, bo świetnie się czuję. Moim zdaniem jeszcze przez godzinę, a później pewnie karetka później i szpital. Później będziesz sobie radził. Tak. Nie, oby nie szpital. Nie. Czy oglądałeś Taniec z gwiazdami w wersji francuskiej? We Francji nie istnieje Taniec z gwiazdami. Czym jest, co jest wielkim wstydem, tak? Właśnie. No to u nas będziesz miał zaprawę i potem wygrasz we Francji. Dokładnie. Też. Jania, będzie tak dobrze tańczył, jak śpiewa? Jak mu prorokujesz? No, lepszy. Jeszcze lepiej będzie tańczył, niż śpiewa. Jesteśmy pełni dobrej nadziei. Zobaczmy, jakie szanse dadzą sędziowie. Iwona Pawłowicz. 3. Ojej. Zbigniew Wodecki. 6. Beata Tyszkiewicz. 6. Piotr Galiński. 3. Na razie 18 punktów, a ja tutaj muszę Państwa wtajemniczyć, kiedy sędziowie proponują bardzo niskie punkty. Tutaj cała ekipa solidarnie nie, bardzo bronią wszystkich przyjaciół. My się znamy. Właśnie, Państwo wysyłają w takim razie SMS-y i telefony, żeby wspierać te pary, które dostały dzisiaj mniej punktów. Dla Michała i Jani dzwonimy pod numer 0704 30 70 06 i wysyłamy SMS-y o treści 6 pod numer 73 26. Trzymam kciuki za Twoje zdrowie, za Państwa głosowanie. Dziękuję Wam bardzo. Jakiś czas temu zadecydował, co prawda, że zwinie cały swój majdan, żeby pojawić się na naszym parkiecie, ale z boiskiem ciągle rozstać się nie potrafi. Jak połączy jedno z drugim, nie mam pojęcia, ale pewny jestem, że wyjdzie z tej sytuacji obronną ręką. Reprezentant Polski w piłce nożnej. Grając w Wiśle Kraków dwukrotnie zdobył tytuł Mistrza Polski. Nazywany polskim Beckhamem. Tańcem z gwiazdami otwiera nowy, pozasportowy rozdział w swoim życiu. Radosław Majdan. Piłkę gram już 25 lat, także tam, co się miałem nauczyć, to praktycznie się nauczyłem. Natomiast no, taniec zaczynam od zera. Jestem jak dziecko, które uczy się chodzić, które uczy się mówić. Partnerką Radka jest wielokrotna mistrzyni Polski oraz wicemistrzyni świata w 10 tańcach. Zmysłowa Izabela Janachowska. Dziewczyny lecą na piłkarzy. Miło mi. To właśnie ze mną będziesz się męczyć przez najbliższy czas. I musisz mi obiecać, że nie będziesz się ze mnie śmiała, okej? Dzięki. I tu mamy problem już na wstępie, ponieważ u mnie śmiech jest generalnie permanentnym stanem. No ale on musi wiedzieć, że ja się nie śmieję z niego, tylko ewentualnie się do niego uśmiecham.
Ma poczucie humoru, ja strasznie lubię wesołych ludzi, myślę, że będzie nam się dobrze współpracowało. A możesz barki trochę dać tu? Ja nie wiem, czy to są barki, czy to są mięśnie jakieś tutaj takie. No barki są tu chyba, nie? No tak, ale... bo tancerze takich nie mają. Nie wiem, co mam o nim powiedzieć. Okej. Okay. Obiecała mi, że będzie śmiała się ze mnie mało. Nie wiem, zapominam o niej, bo się koncentruję na czymś innym. Będzie w prawo, no to po to tu jesteśmy, tak? Jakbym umiał tańczyć, to nie przychodził do ciebie na nauki, tylko właśnie chciałem się nauczyć, tak? Walca angielskiego zatańczy para numer 7, Radek Majdan i Izabela Janachowska. Radek i Izabela. Proszę, słyszycie, co się dzieje. Gratulacje. Izabela, czy ja dobrze słyszałem, że ty miałaś jakoś tak niedawno urodziny? Tak, wczoraj. Wczoraj, proszę państwa, brawa dla Izy. Teraz wypada powiedzieć, czy to prawda, Radek, że ty masz dzisiaj urodziny, ale oczywiście nie masz. Ale... nie, to nieprawda. Nieprawda. Proszę państwa. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Ja. Proszę, proszę ja. Bardzo. Razem? A co to za jakieś rzeczy? Iwona Pawłowicz, proszę. Bym chciała, bo coś chcę powiedzieć, nie wiem czy ciekawego, ale raczej nie. Raczej Zbigniew nie. Bodecki. Radek, nie, ja dokończę. Gdyby nie przedstawiono ciebie, nie wiem czy ja bym ciebie poznała. Po prostu druga twarz Radosława Majdana. Jesteś... subtelny, delikatny, romantyczny i w tańcach standardowych naprawdę tak trzymaj, no konsekwentnie opanowanie. Spokój się, przecież ty za mąż wychodzisz. Natomiast rameczka... Zbigniew. Ale... ja powiem coś takiego, mogę? Możesz. Taki spokój od siebie wiał tu z tego parkietu. Zachowałeś, jakbyś stał na bramce, a przed tobą stał Majdan i ty byś wiedział, że on w tę bramkę nie trafi. Rozumiesz? Miałeś taki luz, no bardzo pięknie, naprawdę, naprawdę. Dziękujemy bardzo. Kasia Skrzydlewska czeka. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Proszę państwa, najlepszym prezentem dla tej pary będzie oczywiście jak największa ilość państwa głosów. Dzwońcie, bądź SMS-ujcie, w każdym razie głosujcie. Teraz. Właśnie mieliśmy już na boisku piłkarskim Dudek Dance, teraz pora na Radek Dance. Ale Radek na co dzień nawykły jednak do sportowego stylu, stylu sportowego i młodzieżowego. Radek na co dzień raczej młodzieżowy i sportowy styl, przynajmniej w ubiorze jest ci bliższy. Jak się czułeś we fraku i w takim klasycznym tańcu? Czułem się bardzo dobrze, we fraku. W tańcu na początku była katastrofa, zresztą pewnie za to potwierdzi, ale że spędzi... O, Izabela, jaka jesteś wyrozumiała. Było ciężko na początku, ale z dnia na dzień robiłem delikatne postępy, więc dzisiaj oczywiście stres był, ciśnienie było. Są, tak jak powiedziałem, idzie dwa miejsca, gdzie się pocą mi ręce. Jeden to jest samolot, a drugi to właśnie to studio. Mm-hmm. Ale jakoś daliśmy radę chyba. Iza?
Daliśmy radę. Nie, było spokojnie. A powiedz, trudno było Radka rzeczywiście przetworzyć w tę klasyczną, standardową elegancję ze sportowego stylu? Wiesz co, Radek jest taką osobą, która jakby ma taką łatwość we wcieleniu się w rolę eleganckiego mężczyzny, dżentelmena, jakby nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast troszeczkę oczywiście trudniej jest nauczyć tych wszystkich kanonów tanecznych faktycznie, nie? Tych takich standardowych, czyli tej ramy, tej głowy. Macie na to całe 12 odcinków. Tego wam życzę serdecznie. Popatrzmy, czy tego samego życzą sobie jurorzy i jakie zaproponują w związku z tym oceny. Iwona Pawlowicz. 5. Zbigniew Wodecki. Zdecydowane 8. Beata Tyszkiewicz. 8. Piotr Galiński. 5. No nasi jurorzy czasami tak mają, że tak życzliwie pochwalą, a potem nagle zaproponują srogą ocenę, ale to jest, mam nadzieję, bardzo mobilizujące. Dla sportowców przynajmniej. Równie mobilizujące dla państwa, żeby głosować, prawda? Numer telefonu to 0704 30 70 07. Tam dzwonimy i wysyłamy SMS-y o treści 7 pod numer 7326. Oczywiście dla tej pary nie wyłącznie fani piłki nożnej, ale wszyscy, którzy tej parze dobrze życzą na parkiecie. Dziękuję wam serdecznie. Aktorka, którą teraz zobaczymy, przyznała, że lubi wyzwanie i lubi presję, bo to ją bardzo mobilizuje. Mam w związku z tym przeczucie, że nasz program Weronika bardzo polubi. A program również polubi Weronikę. Może dzisiaj po godzinach? Aktorka telewizyjna. Wkrótce będzie można ją podziwiać w nowym serialu TVN Majka. Znana publiczności z seriali M jak Miłość i Samo Życie oraz z kinowego hitu Pitbull. Weronika Rosati. Jestem przekonana, że ja coś pomylę, albo się potknę, albo za wcześnie zacznę. Od 2003 roku mieszka w Słowenii. Uczy tańca w Polsce i za granicą. Krzysztof Hulboj. Idziesz. 5, 6, 7, 8. Ale to... Daleko zaszłaś. Jestem czasami taka trochę zapominalska i jakby, no, czasami nie myślę, no. A czasami nie jesteś zapominalska? No zawsze jestem. O, ba. I palce. Co ja zrobiłam teraz? Bujam bobłoka, jestem w innej rzeczywistości. Wiem. Na kogo patrzysz? Na ciebie. Dobrze, i hop. No. No ja czuję magnes, tylko czasami ten jest tym drugim biegunem, tak? Odwrócony, który mnie odpycha. Biodra. I co? Nie lubię, jak na mnie krzyczysz. Ale ja nie krzyczę na ciebie, tak? Chodzi o to, że ja nie krzyczę. Ale to jest tak, czasami spojrzysz tak, jakbyś krzyczał nawet gorzej. I łamiesz mi serce wtedy. Przestań, tak to nie mów. Czacze zatańczy para numer 8, Weronika Rosati i Krzysztof Hulboj. Thank you.
Weronika i Krzysztof. No jak presja była? Ja się strasznie zmęczyłam. Rozumiem, to dam ci chwilę odpocząć. Nic dziwnego, nie jeden tutaj nie potrafił z siebie już wykrzesać ani słowa, tak był zmęczony. Piotr Kaliński. Ja nie jestem zmęczony, więc będę krzesał. Proszę bardzo. Pani Weroniko. Panno Weroniko? Nie, pani, panna? Weroniko, Weroniko. A może wiesz, dziecko, a może nie chcę, żeby... Dziecko moje. Weronika, jesteś jedyną dziewczyną dzisiaj w programie, która nie stremowała się na parkiecie. Byłaś pewna siebie. Proszę. Albo jesteś tak dobrą aktorką. Byłaś pewna siebie w tym, co robisz i to mnie bardzo urzekło. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę państwa na świetny ruch ciała pani Weroniki. Babka, która tak świetnie się rusza, zna swoją wartość, prawda, panowie? Zbigniew Wodecki. Zapatrzył się. Zasłuchał, zapatrzył. Nie, bo tak słuchałem, żeby tak bez przerwy nie chwalić i coś do czegoś się przyczepić, no. No to do stóp się przyczepię, znasz się na tym. Na stopach się znam wyjątkowo. A jak twój wzrok, Zbyszek? Nie, ja widać, Weronika, że u pani ma... zawsze się przyczepiałem do mamy. No, pani Weroniko, ma pani serce i ma pani intuicję do tańca. Jest pani bardzo fantastycznie... No, wszystko... I jak wiecie, że jeżeli... Zbyszek dzisiaj... Już kończę. Jeżeli... Parę błędów oczywiście było, bo mi tu cały czas Iwonka coś tam huczała do głowy, ale z pani intuicją pani na pewno to, że tak powiem, wyruguje i będziemy się jeszcze parę razy widywać, jestem przekonany. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. No cóż, proszę państwa, Zbyszek Wodecki dzisiaj ma złote myśli, bardzo cieszymy się. A państwo nie muszą mieć złotych myśli do tego, żeby zagłosować natychmiast na tę parę. Podpatrywaliśmy tak, że Weronika trochę się zastrzegała na próbach, że ma kłopoty z koncentracją, że jest roztrzepana, że bywa zapominalska. Mam wrażenie, że wielkie postępy w koncentracji zrobiłaś. To znaczy, to chyba mój zawód jakby wymaga tego, że jednak trzeba mieć tą zdolność koncentracji, ale ja nie ukrywam, że u mnie jest trochę tak, że ja na próbach jestem taka, że wszystko mi się myli, a potem jak trzeba, to trochę się biorę za siebie, tak. Ale Krzyś mi strasznie, naprawdę jestem ci strasznie wdzięczna, bo on mi jakby pomógł w tym, żebym ja się nie stresowała przed tym, bo to był naprawdę największy... Skupienie było świetne. Energetyka, widzę też. Tak, tak, teraz się udało zdecydowanie, prawda? Energicznie. Proszę pana. To nam cały czas ktoś strasznie przeszkadza. Myślę, że najwyższy czas opuścić to studio i popatrzeć, jak zachowują się jurorzy przy stole i jakie oceny zaproponują. Iwona Pawłowicz. 6. Zbigniew Wodecki. 7. Beata Tyszkiewicz. 8. Piotr Galiński. 7. Myślę, że jurorzy zachowali się bardzo ładnie, proponując takie miłe oceny. Państwo proszę, żeby zachowali zimną krew, złapali teraz szybko za telefony i głosowali. 0704 30 70 08 to jest telefon, by na tę parę głosować, a SMS-y o treści 8 wysyłają Państwo pod numer 73 26, a żeby głosować na Weronikę i Krzysztofa. Serdecznie Wam dziękuję, a Państwo proszę, żeby pozostali z nami. Za kilka chwil kolejna para na naszym parkiecie. Ze studia TVN, jak zwykle na żywo, taniec z gwiazdami. Proszę Państwa, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w trakcie tej zapowiedzi nasza kolejna gwiazda przebiegłaby już 200 metrów. Chciałbym przy tym zaznaczyć, że nie jest to wynik moich kłopotów z mówieniem. Dziękuję. Drugi w historii sportu biały sprinter, który złamał barierę 20 sekund na dystansie 200 metrów. Reprezentant Polski w biegu na Mistrzostwach Świata i Pucharach Europy. Dziś sięga po nowy rekord na dystansie tanecznym, co gwarantuje nam olimpijskie emocje. Marcin Urbaś. Partnerką Marcina jest wielokrotna uczestniczka Tańca z Gwiazdami, mistrzyni w tańcach latynoamerykańskich Katarzyna Krupa. Po przyjściu do programu moje nastawienie zmieniło się zupełnie, ponieważ jako zawodnik zawsze chciałem wygrywać. Na bieżni zawsze chciałem być pierwszy, natomiast tutaj w tym programie przede wszystkim chcę pokazać się od jak najlepszej strony i co najważniejsze, nauczyć się tańczyć i jak najlepiej się tym bawić.
Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, sięgnij. Ruch w bieganiu różni się bardzo znacznie od ruchu w tańcu. Prosto, pchaj biodra do przodu i teraz też biodra do przodu, biodra... On jest przyzwyczajony do zupełnie innego stawiania nóg i tutaj nagle jest trochę kosmicznie dla niego. Bardzo ciężko było mi się przyzwyczaić do płynności w ruchu, ale z czasem jakoś to pękło i ten walc mi wychodzi w tej chwili całkiem nieźle. Mam nadzieję, że załapię bakcyla, tak samo jak załapałem bakcyla kiedyś, zaczynając z lekkoatletyką. Ale oddychaj! Ja ci zapomniałam powiedzieć, to się oddycha! Walce angielskiego zatańczy para numer 9. Marcin Urbaś i Kasia Krupa. There's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, everyone. Zapraszam was, kochani, do siebie. No i dobiegłeś do mety, przynajmniej pierwszego etapu. Jak to? No na razie było dosyć łatwo. O! Eliminacja. Ale się podłożyłeś Piotrowi Gawińskiemu. Od razu wiedziałem, że po prostu eliminację się przechodzi, więc... Miałem świadomość, że ćwierćfinał i tak jest mój. Uważaj, kolego, że się tu przechodzi. To jest taniec, a nie bieganie, a tutaj niestety... Mówię czas się nie liczy, tylko technika. Jak szedłeś ze swoją partnerką, myślałem, wiesz, że kto będzie pierwszy? Czy ty falstart walnisz, Kasia? Nie, no bo Kasia wie, co to jest rytm. Nie było tak źle, szczególnie w tej części, kiedy tańczyłeś bez trzymania. I tutaj się mogę zgadzać z tobą, że polubiłeś walca. Masakra zaczęła się, kiedy stanąłeś z Kasią w objęciach. Skończył się walc, czyli skończyło się to, co przyjemne dla oka. Na szczęście twój charakter sportowca nie pozwolił ci za daleko wybiec, ale były momenty, że byłeś na granicy rytmu. Beata Tyszkiewicz. Uroczo pan tańczył, uśmiechał się pan i czuje pan walca. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Kasia już na was czeka, żeby wam zadać parę pięknych pytań. A ja czekam na piękne SMS-y od państwa, na te właśnie parę. Jeśli chcecie, żeby ta para była za 2 tygodnie z nami, głosujcie natychmiast. Na pewno zawsze pierwsze zmagania eliminacyjne są bardzo ciężkie i mnóstwo tremy. Marcin, czy sądzisz, że możesz poczuć się za jakiś czas w miarę kolejnych treningów tak samo dobrze i pewnie na parkiecie jak na tartanie? No kurczę, chyba nie, bo to jednak robiłem to całe życie, ponad 20 lat, a tu miałem miesiąc na to, żeby przygotować pierwszy taniec. Jest ciężko. Naprawdę zeszło z nas wszystkich tutaj, jak dowiedzieliśmy się dzisiaj, że nikt nie odpada i z dużo większym luzem zatańczyliśmy, stąd te moje słowa, że po prostu było łatwo, no bo było łatwiej, naprawdę dużo łatwiej psychicznie. Czy ty rzeczywiście nie oddychałeś na treningu, jak tańczyłeś? Jak to było? Były takie momenty, że patrzyłam na Marcina i mówię, Boże, czemu on jest taki czerwony, potem fioletowy? Ja nie powiedziałam mu, że trzeba oddychać. Sinoblado koperkowy.
Odetchnij teraz z ulgą, już jesteś po zmaganiach na parkiecie. Teraz popatrzmy, jakie oceny zaproponują jurorzy i już za chwilkę będzie czas na Państwa głosowanie. Będzie bolało? Iwona Pawlowicz. 4. Zbigniew Wodecki. 7. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 3. Często taki groźny ten pierwszy odcinek jest, ale nie trzeba się zrażać. Państwo mają dużo czasu na to, żeby głosować na wybrane przez siebie pary. Dla wszystkich tych, którzy wybrali właśnie Marcina i Kasię, bardzo serdecznie polecam głosować, dzwonić pod numer 0704 30 7009 i wysyłać SMS-y o treści 9 pod numer 73 26. Marcin i Kasia bardzo się ucieszą z Waszych głosów. Nawet nie wyobrażają sobie Państwo, jak sam wiele razy tańczyłem przy jego piosenkach. Sam, bo nikt inny tańczyć ze mną nie chciał. Ale słów piosenki kochać inaczej do dziś nie rozumiem. Kompozytor i autor tekstów, założyciel legendarnego zespołu Demono, dla którego napisał pokoleniowe przeboje, nagle zapragnął tańczyć. Chciałem się nauczyć tańczyć. Miałem trochę czasu wolnego. Marek Kościkiewicz. Ja już czuję się rzeczywiście po tych kilkunastu próbach dużo lepiej. Jestem, jak to powiedziała moja żona, taki ostatnio gibki. Jak na mnie patrzysz? Marek nigdy nie tańczył wcześniej. I myślę, że to widać. Taniec to prawdziwe spełnienie jej marzeń. Po raz trzeci w naszym programie. Agnieszka Pomorska. Partnerka jest fajna, jest i seksowna, jest bardzo komunikatywna, bardzo fajna, się w ogóle i rozmawia. Katastrofa. Ten taniec nie ma nic wspólnego z bounsowaniem czy jakimś tam przelewaniem się w dyskotece. Nie, to jest głupie, to jest brzydkie. No. Tutaj trzeba zrobić to wszystko w tempie, w czasie i z uśmiechem na twarzy. Stój! Normalnie, no. No jakoś super baletmistrzem nie jest. Dlatego często zamykam oczy, że sobie wyobrażam, że jest zupełnie inaczej. Czemu ty masz oczy zamknięte? Bo ty się nie widzisz, nie kontrolujesz. Ale się wczuwam. Gada dużo, pogania mnie, nie chce słuchać spokojnie, co mówię. Na szasę masz łączyć stopy. A ty halo! Co masz robić? Uśmiechać się. Czacze zatańczy para numer 10, Marek Kościkiewicz i Agnieszka Pomorska. Agnieszka. Oj, oj. Słuchaj, rozmawiałem ostatnio z twoim bratem, powiedział mi, słuchaj Gąs, jak Marek odpadnie w pierwszym odcinku, to osobiście tobie kości porachuję, już to się nie zdarzy, także od brata gorące pozdrowienia. Ale jeszcze, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ja zawsze przyglądam się jury roześmiane od ucha,
Do ucha i po prostu czegoś takiego jeszcze tutaj nie było, żeby taką to wzbudziło. Ty nie zdradzaj tajemnic wewnętrznych jury. Z tym, że jeśli u Piotra Galińskiego uśmiech może znaczyć wszystko, tak u Iwony tylko źle. No nie, dlaczego? O nie. Nie. To było prowokacyjne oczywiście. No to zacznę od źle, dobrze Marku? Zacząłeś, jesteś wysokim mężczyzną, zacząłeś tak, a troszkę pod koniec kolanka tak siadły i byłeś troszkę niższy. Bo to wiek już. Natomiast, to nie ja powiedziałam, Marek, to nie ja. Natomiast czułeś się, tak jak powiedziałeś, absolutnie super, miałeś otwarte oczy, ale czuta była znakomita. I jedna rzecz, co jest ważne, pielęgnuj to, najlepiej rytmicznie dzisiaj zatańczony taniec. Mało, jeszcze może jedno, już będą. Nawet nie wiem, czy ty wiesz, że zrobiłeś akcent w czaczy na trzy. No to wie, tak, oczywiście, wiesz, że wie. Bo nie, ja muszę dokończyć, Piotrze. Bo że jest akcent na raz, to już wiedzą wszyscy, a na trzy nie ale wszyscy. Ale pan jest muzykiem. Zbigniew Wodecki. No jak może muzyk nie zatańczyć dobrze czaczy? No przecież to normalnie. Ty jesteś gitarzystą, Maryczku, oczywiście, tak? Tak. No, wiesz, jaka jest różnica między gitarzystą a pizzą? To jest nieprzyzwoite. Pizza jest w stanie wyżywić czterosobową rodzinę. To jest stary, dobrze, ale prawie. Także dobrze. Także... Dobrze, że zacząłeś tańczyć, naprawdę, bo ja się nie spodziewałem, Boże, że muzyk miał taki, wiesz, ruchowo taki feeling. I właśnie każda orkiestra mogłaby zagrać fantastycznie do twojego tańca. Nieprawdaż, Tomuś? Świetnie. Prawda? Dziękujemy bardzo. Marek Jagnieszka. Roześmiane jury. Znakomity żart jurora. A oczywiście mam nadzieję, że państwo znakomicie również w tej chwili zagłosują na tę właśnie parę. No i tak sobie Agnieszka z Markiem ponarzekali na tych próbach, tak sobie narzekali, że ja byłam pewna, że zobaczę tutaj jakiegoś pana, który ciężko się zmaga z materią, a tu proszę bardzo. No tak, szczególnie mi tutaj podoba mi się ta opowieść o pizzy, o gitarze. Jeszcze przy gitarze zostanę jednak, bo z tańczeniem jest naprawdę bardzo ciężko, chociaż... Będzie coraz lepiej, cicho, będzie coraz lepiej. A zauważyłam, że zamykałeś oczy w trakcie prób. I powiedz mi, jakiego siebie wtedy widzisz? Bo powiedziałeś, że wtedy to wygląda lepiej w twojej wyobraźni. Nie, tak pomyślałem sobie, że będę sobie wyobrażał, jaki czyli jestem. Jakiego sobie wyobrażasz? Opowiedz, jaki wiesz jesteś co, tam? Ale więc byłem bardzo fajny, dopóki nie zderzyłem się ze ścianą. Rozumierzył się, zderzył. Mam wrażenie, że Markowi bardzo pomaga jego wielka muzykalność, bardzo, prawda? I poczucie rytmu. Taką fajną czutkę. Super. Tylko uwielbiam to. Wiesz, jak wszyscy o tym mówili, wiesz, garbienie tutaj, żeby tą sylwetka. Ale będzie coraz lepiej, ja jestem przekonany. Właśnie, będzie coraz lepiej. Czy państwo to słyszeli? Państwo już łapią za telefony, ja wam zaraz podam stosowne numery, ale póki co popatrzmy, jak te zmagania ocenili sędziowie. Iwona Pawłowicz. 7. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 7. No i bardzo ładnie wygląda na to, że Marek sobie potańczy jeszcze. Jeżeli państwo również życzą sobie, żeby Marek z Agnieszką tańczyli, oj tańczyli, to do nas dzwonią. Dzwonią pod numer 0704 30 70 10 i wysyłają SMS-y o treści 10 pod numer 73 26. Marek i Agnieszka dzisiaj czacze. W następnym odcinku to się okaże. Głosujcie na tę parę. Z ostatnich wiadomości, jakie otrzymałem z sal treningowych, wynika, że mucha nie siada. Nawet na chwilę. I to nie dlatego, że nie ma na czym usiąść, tylko dlatego, że maserak jej nie pozwala. Nie da się ukryć, że Anna Mucha jest w swojej życiowej formie. Wszyscy jednak zadają sobie pytanie, czy Rafał Maserak zdoła nauczyć ją tańczyć. Pierwsze spotkanie zapowiadało pewne z tym problemy. Trzymamy, głowa do góry. Brzuch pociągnąć, hop. Co za świnia, no, szczelny. Ty Kwaśniewską też tak cały czas? No, też Kwaśniewską, a co? Ty regularnie łamiesz serce. Wszystkim swoim partnerkom. Nie łamię żadnych serc. No tak słyszałam. To miło słyszeć. Masz Rafał. Narcyz.
Nie, nie, ja nie spodziewałem się głosu, tylko myślałem. Nie lubię przystojnych facetów. Nie czuję się przystojny. Nie czujesz się przystojny? No coś ty. Ja nie jestem taką osobą, ja lubię... Na mnie patrz, jak do mnie mówisz. Przepraszam. Ale ja się cię krępuję jeszcze, wiesz? Dlaczego się nie boję, że Rafał mi złamie serce? Bo moje serce jest z kamienia. Walca angielskiego zatańczy para numer 11. Anna Mucha i Rafał Maserak. The music's playing softly in the sunlight. The starlight's playing magic in your head. Just you can be surrounded by the city lights. It's got me feeling something special's in the air. And there are the ones we're dancing like lovers, holding on with a bow. Ania i Rafał. Zatańczyliście pięknie, ale mnie najbardziej podobała się ostatnia figura. Na oklaskach już. Taki spontan. No ja wiem. Trochę nas energia rozsadza. To właśnie widzę. Czy chciałbyś coś powiedzieć teraz? Sprostować to, co widzieliśmy? To nieszczęście, co widzieliśmy. To nieszczęście przed chwilą? Nie! Mi chodzi o filmik przed. Czy nadal krępujesz się? Cały czas. Rozumiem. Właśnie o to chciałem zapytać i Piotr Galiński, który ja również uśmiechnięty. Tak, ogląda. Bo ja bardzo lubię panią Annę Muchę i powiedzieć muszę, pani Ani, muszę, że... O, cały dzień to układał. Trzy odsłony w jednym fragmencie. Nieśmiała debiutantka wchodząca na parkiet, człap, człap. To było wielkie, słuchaj. Potem w ramiona Amanta wpadła i tak powoli się otwierałaś i na koniec byłaś, wiesz co, mucha z temperamentem, czyli CC. Yeah. Dziękuję bardzo serdecznie. Zbigniew. Ja muszę państwu powiedzieć, stało się coś niesamowitego przy okazji waszego tańca. Coś nieprawdopodobne. Czarna pochwaliła czarną. Ja pytałem o nogi, wszystko powiedziała, że jest w porządku. Pytałem się, jak stopy, czy dobrze bo ja się na tym tak ja samo nie znam. Chciałabym to usłyszeć od pani. Muszę się proszę zbliżyć. Bardzo. Bardzo ładna praca stóp, bardzo, stóp. Naprawdę. Stóp. Chodziło stóp. O pięta, ale z głową balce, też w porządku. Dziękuję tak. Bardzo, ja bardzo dziękuję. Chcielibyśmy bardzo podziękować Maćkowi za to wszystko. Skoro już tak wszyscy sobie dziękujemy, bym chciał podziękować Ani Muszę za to, że nie lubi przystojnych facetów. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Muszę lecieć. No proszę państwa, dużo tutaj się wydarzyło przy okazji tej pary i zakończenie mieli fenomenalne. Mam nadzieję, że fenomenalną będą mieli również liczbę SMS-ów. Zapraszam. No i po prostu jakby piorun wpadł do tego naszego roomu. Rozmaite rzeczy o tym programie się czyta. Opowiada po prostu, co mogą, to wypisują. Wymyślają, wypisują. Aniu, czy to jest prawda, że ty chciałaś zmienić partnera? Nie. Nie? Nie, krótko i na temat. Nie, ja najbardziej sobie w Rafale cenię jego profesjonalizm. I rzeczywiście jest...
jest mega tancerzem. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ja wiem, może upadłam na głowę, ale naprawdę wiem, że wszystko, co umiem na temat i potrafię na temat tańca i wiem na temat tańca, wiem od niego. Dziękuję. Czyli to były plotki kororowej prasy. I od Marka. Dokładnie. Rafał? Jeszcze ich trochę kilku było po drodze. Obalamy następne plotki. Czy to prawda, że ty chciałeś zmienić partnerkę w tej edycji? Nigdy w życiu, nigdy w życiu. Ludzie, zobaczcie, jak ona jest śliczna. Proszę. Tak. Zobacz, jak ona jest śliczna. Proszę. Wszystko, co chcieli wymyślać, zostało obalone na antenie, na żywo. A teraz nasi jurorzy obalają wszelkie wątpliwości, proponując punktację. Iwona Pawłowicz. 8. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. Obyś nie miała much w nosie. Bardzo piękna punktacja i bardzo dużo radości. Nie było hańby. Gratulujemy Ani i Rafałowi i proponujemy, żeby Państwo też przyłączyli się do życzliwych życzeń dla tej pary przy pomocy głosowania, smsowania i telefonów. Telefon pod numer 0704 30 70 11. Tam dzwonimy i smsy o treści 11 wysyłają Państwo pod numer 73 26. Ania z Rafałem już będą szykować kolejną choreografię na następny odcinek, a Państwo dają im szansę głosując. Dzięki. Była już gwiazda o tym nazwisku w naszym programie. Dla ułatwienia powiem, że imię miał na H. Występowała przez kilka edycji. I jedno jest pewne, Natasza na pewno nie zatańczy od niej gorzej. Aktorka i piosenkarka, od kilkunastu lat związana ze sceną teatru Buffo w Warszawie. Dziś otwiera nowy rozdział w swoim życiu. Natasza Urbańska. Ja ciągle myślę o tym, co jest do zrobienia, a nie o tym, co zrobiłam. Pełno zapału i optymizmu idę przed siebie. Specjalnie dla Nataszy sprowadziliśmy mistrza tańca z zagranicy, Jan Kliment. Dzień dobry, ja jestem Jan Kliment z Czech. Wolno. Szybkie. A wolno. Szybkie. Na razie jestem przerażona tymi krokami. Mamo! Te wszystkie zasady, reguły jeszcze są mi kompletnie obce. Tak jak to chcesz teraz? Powiedz sama. Chcę z pasem. A nie wygląda, że jestem tu terrorysta. Dobra, dobra. Dobrze, tak idziemy? Fajnie, że ma sposoby i że widzi, że tutaj coś nie wychodzi do końca. Cierpliwość ma, a też jest przy okazji konkretny, a ze mną trzeba konkretnie, bo inaczej się wszystko rozejdzie. Kurnaś! No, dobra. Tak, pierwsze wyrażenie Natasi jest, że to jest super. To jest tylko jedno słowo, super. Nie, jakby blond. Blond. To są moje pierwsze kroki. Ja mu ufam i wiem, że nie można się buntować na statku, bo jest tylko jeden kapitan. Nie, no słuchajcie, się krępuje. Idźcie stąd. Czacze zatańczy para numer 12. Natasza Urbańska i Jan Kliment.
Natasza i Jan. Ahoj, Jan, witamy w Polsce. Natasza, no i jak? Jeden piesek, tylko jedna krówka? Co tak, Marnie? Mam nadzieję, że na razie jedna krówka. Iwonko, uśmiechnij. Natasza, jesteś bardzo zdolna i utalentowana i bardzo czekałam na twój występ, ponieważ ciekawa byłam, jak zmierzysz się z materią, której nie znasz tak naprawdę, nie masz o niej pojęcia, czyli z czaczą, może ci przyjdzie potem foxtrot, czyli naprawdę tańce bardzo techniczne. No i muszę przyznać, że warto było czekać. Po prostu klasa. Twoje spodnie, nie ukryją tego. Przybyły oczywiście piękne przeprosty, była odpowiednia akcja bioder, stopy bardzo ładnie były ustawiane. Naprawdę czułaś się dobrze, mocno. Mocne nogi masz, silne, to bardzo dobrze. Do tańców latynoamerykańskich, super. Beata Tyszkiewicz. Dzięki. Pani Natasza, no cóż ja bym powiedziała. Rozumiem, dziękuję bardzo. Natasza i Jan, wiecie o co chodzi. Kasia na was czeka. Do widzenia, gratuluję. Na skle daną, na skle. Proszę państwa, no to jest bardzo sugerująca wypowiedź pani Beaty Tyszkiewicz. Mam nadzieję, że państwu zasugerowała, co państwo teraz powinni zrobić. Niech państwo zgadną, co? Tak, głosować. Natasza i Jan. Bardzo energetyczna czacza, a ja chciałabym znowu obalić jakiekolwiek pytania i wątpliwości. Natasza, jeżeli jest się aktorem teatru musicalowego, teatru Buffo, to trzeba radzić sobie z tańcem. Ale taniec towarzyski tańczysz w ogóle po raz pierwszy w życiu. Kurde, no po raz pierwszy w życiu. Ja myślałam, że te podstawy baletowe uproszczą mi troszeczkę tę sprawę, a tu kompletnie na czym innym to polega. Gdzie indziej jest ciężar nogi do środka. Czyli wszystko odwrotnie niż się uczyli. Wszystko odwrotnie. Nie przejmuj się. Ten facet ciągle tędy chodzi. Ja całe lata byłam uczona zupełnie innych zasad i teraz te wszystkie zasady łamie Janek i ja się troszkę buntuję, bo ciągle mu mówię troszkę... Janek wywraca do góry nogami. Jan, jak wy się dogadujecie, powiedz? No, ja do Natasi mówię po polsku, a ona do mnie po czesku. Aha. To wszystko jasne. Nie było. Nie miałam żadnych wątpliwości, że może być w przypadku tej pary odwrotnie. Popatrzmy teraz, jaką punktację proponują za te czacze sędziowie. Iwona Pawłowicz. 9. Zbigniew Wodecki. 10. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Ganiński. 9. Myślę, że taka ładna punktacja to piękne podsumowanie tego wieczoru, bo Natasza i Jan zatańczyli jako ostatnia już para na tym parkiecie. Teraz czas na państwa głosowanie. Dodajcie im szans. Państwo dzwonią pod numer 0704 30 70 12, żeby głosować na Nataszę i Jana lub wysyłają SMS-y o treści 12 pod numer 73 26. Serdecznie wam dziękuję. Dzisiaj było bardzo ładnie. Proszę tak trzymać nadal. Dziękuję. Możecie usiąść. Emocje ogromne. Drodzy państwo, wielkie emocje, bo to jubileuszowa edycja. 12 par w komplecie na naszym parkiecie. Wszyscy dzisiaj tańczyli po raz pierwszy, więc ogromna trema. Jurorzy oceniali po raz pierwszy, czasami groźnie, czasami życzliwiej. I właśnie teraz możemy przyjrzeć się, jaką punktację zaproponowało dla naszych par jury. Oto zestawienie dzisiejszych ocen. W czołówce są Natasza i Jan na miejscu pierwszym w ocenach jurorskich, Anna i Rafał na miejscu drugim i ex aequo na miejscu trzecim. Równe szanse mają Zygmunt i Blanka oraz Marek i Agnieszka. Na razie, gdyby dzisiaj przyszło odpadać jakieś parze, zagrożeni mogliby być z najmniejszą ilością punktów jak na razie Michał i Jania oraz Iga i Łukasz. No cóż, te dwie pary mogłyby być dzisiaj zagrożone. Na szczęście nie są, ponieważ mieliśmy miłą niespodziankę. I tu muszę państwu zdradzić tajemnicę, że rzeczywiście było to absolutną tajemnicą producentów programu. Wszyscy wykonawcy, tancerze i nasi goście, gwiazdy nie mieli zielonego pojęcia o tym, że dzisiaj nikt nie odpada z programu. Byli bardzo stremowani na próbie generalnej i na próbie generalnej nawet przećwiczyliśmy, jak to może być, jak ktoś odpada. Także niespodzianka była wielka. Dzisiaj zostają wszyscy w programie, a państwo mogą teraz się przyjrzeć skrótom wszystkich tańców. Proszę jeszcze głosować, jeszcze jest kilka minut na głosowanie. Skróty wszystkich 12 tańców tego wieczoru. Proszę. Then she'll be...
Jeżeli głosujesz na Otylię i Sławka, dzwoń 0704 30 70 01 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 1. Jeżeli głosujesz na Piotra i Anię, dzwoń 0704 30 70 02 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 2. Jeżeli głosujesz na Zygmunta i Blankę, dzwoń 0704 30 70 03 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 3. Jeżeli głosujesz na Igę i Łukasza, dzwoń 0704 30 70 04 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 4. Jeżeli głosujesz na Grażynę i Czarka, dzwoń 0704 30 70 05 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 5. Jeżeli głosujesz na Michała i Janię, dzwoń 0704 30 70 06 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 6. Jeżeli głosujesz na Radka i Izę, dzwoń 0704 30 70 07 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 7. Jeżeli głosujesz na Weronikę i Krzysztofa, dzwoń 0704 30 70 08 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 8. Jeżeli głosujesz na Marcina i Kasię, dzwoń 0704 30 70 09 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 9. Jeżeli głosujesz na Marka i Agnieszkę, dzwoń 0704 30 70 10 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 10. Jeżeli głosujesz na Anię i Rafała, dzwoń 0704 30 70 11 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 11. Jeżeli głosujesz na Nataszę i Jana, dzwoń 0704 30 70 12 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 12. Sponsorem Nagrody Głównej dla Gwiazdy jest Sokołów. Szlachetność smaku. Przed Państwem gość specjalny Tańca z Gwiazdami, Oskar Loja z Alex Swings, Oskar Sings. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, put on the Ritz. Different types, you wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fit, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come let's mix, for Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types, you wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fit, putting on the Ritz. Dressed up like a million.
Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Burn on the Ritz. Burn on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in? Fellas walk with sticks or umbrellas in their midst. Burn on the Ritz. Jubileuszowa edycja Tańca z Gwiazdami. Widzę, że pomimo przerwy emocje absolutnie nie opadły. Nawet wprost przeciwnie. Proszę Państwa, wiemy, kto dzisiaj miałby największe szanse na kryształową kulę i luksusowego Mercedesa GLK. Otóż po zsumowaniu punktów sędziowskich i punktów widzów, pierwsze miejsce zajęłaby dzisiaj Natasza i Jan. Na miejscu drugim w Państwa głosowaniu i punktacji jury zsumowanych Ania i Rafał. Proszę Państwa, a gdyby zsumować te głosy, to dzisiaj odpadłby? Tę wiadomość pozostawimy w absolutnej tajemnicy. A za tydzień rumba i quickstep. A jeszcze dzisiaj wieczorem gorąco zapraszamy Państwa o godzinie 23.25. Kulisy Tańca z Gwiazdami. Zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia. Tak jest, pa, pa, pa.